dzisiaj mówimy o jedzeniu. Hej, mam na imię Ola i witam Was na moim kanale, na którym mówię o weganizmie, minimalizmie i podróżach. Dzisiaj przychodzę do Was z trzecim odcinkiem z serii Weganizm podróży i opowiem Wam o tym, jak prosty był weganizm na Islandii. Przy okazji tego filmu chciałabym zaznaczyć jeszcze, że Islandia jest bardzo drogim krajem dla nas Polaków. Ceny obiadu w restauracji na Islandii to jest od 60 zł w górę. Jako że do Reykjaviku pojechałam głównie odwiedzić moją koleżankę Zuzię, to większość posiłków jadłyśmy w domu, także nie ma tutaj nic ciekawego, po prostu gotowałam tam, razem gotowałyśmy bardzo podobnie do tego, co normalnie w domu, jakieś owsianki na śniadanie, kanapki, normalne obiady i tak dalej, ale też kilka razy jadłyśmy na mieście, więc opowiem właśnie o tej części mojego wegańskiego jedzenia w Reykjaviku. Pierwsze miejsce, które odwiedziłam i które bardzo Wam polecam, to miejsce o nazwie Braid & Co. O ile dobrze to wymawiam, prawdopodobnie nie. I jest to piekarnia, cukiernia, w której która ogólnie nie jest wegańska, ale można w niej dostać wegańskie rzeczy. I moim ulubieńcem była bułeczka cynamonowa, wegańska, bardzo ją polecam, była wspaniała. I koszt takiej bułeczki to było około 500 koron islandzkich, czyli mniej więcej 15 polskich złotych. Kolejne miejsce, które mogę Wam polecić, to Gastropub Public House. Również nie jest to miejsce 100% wegańskie, ale ma sporo opcji wegańskich. Miejsce to oferuje przekąski w stylu tapas, ale z orientalnym twistem, oraz super drinki. I ja zjadłam tam smashed potatoes, czyli gniecione ziemniaki, były przepyszne. Również jadłam tam pierożki smażone na głębokim tłuszczu, które widzicie na filmie, oraz edamame, czyli ziarna młodej soi, które były smażone w super przyprawach. Było to po prostu wspaniałe. Trzecie miejsce, które Wam bardzo polecam, to lodziarnia Valdis, gdzie znajdziemy kilka opcji wegańskich. Ta lodziarnia ma bodajże dwie lokalizacje w Reykjaviku i w jednej z nich widziałam tylko sorbety, a w drugiej były również opcje wegańskie, które nie były sorbetami i było to ciasto jabłkowe oraz wegańska wanilia. Lody są bardzo, bardzo smaczne. Kolejne dwa miejsca, o których Wam powiem, to miejsca, które mnie nie zachwyciły, ale były ok, no i jadłam tam tylko jedno danie w każdym z tych miejsc, także też nie mogę mieć takiej rzetelnej opinii jeszcze wyrobionej na temat tych miejsc. Niemniej jednak miejsca te to Glow Vegan, restauracja całkowicie wegańska, która mi bardzo przypominała Bioway. Jadłam tam pizzę i ta pizza smakowała bardziej jak coś w stylu takiej zapiekanki czy takiej pizzerki, a niekoniecznie prawdziwej pizzy. Było to ok, ale no jakoś bez szału. Drugie miejsce, które mnie nie zachwyciło, to Pho Vietnam. Jest to restauracja wietnamska, ona nie jest 100% wegańska, normalnie serwuje też mięso i inne produkty. Ja jadłam tam zupę wonton i ta zupa była dla mnie wielkim rozczarowaniem. Dlatego, że po prostu te pierożki były ok, ale ten wywar, ten rosołek, to po prostu była woda z solą. Znaczy to nie była sama woda z solą, ale praktycznie tak to smakowało. Nie było to najlepsze. Jakby no ok, była sól, więc to jakby było smaczne, ale nic poza solą nie czułam w tym daniu. Także akurat może zupy wonton nie bierzcie, ale jest to też miejsce z bardziej przystępnymi cenami niż inne miejsca, także możecie się tam wybrać, zobaczyć coś innego, może inne dania są smaczniejsze. Tylko jedno z miejsc, które wymieniłam, było całkowicie wegańskie, dlatego że nie czułam zupełnie potrzeby chodzenia do miejsc 100% wegańskich w Reykjaviku, dlatego że prawie że wszystkie miejsca, które mijałam na ulicy, miały w swojej ofercie dania wegańskie, co jest w ogóle super i jeżeli miałabym odpowiedzieć jednym słowem na pytanie, czy weganizm na Islandii jest trudny, to odpowiadam, że nie jest trudny, jest po prostu banalny, bo wegańskie opcje są wszędzie, co jest super, jeżeli jedziecie na przykład do Reykjaviku ze znajomymi, którzy nie są weganami i wtedy
Możecie iść do jednego miejsca i każdy zje to, co lubi, to na co ma ochotę i nie trzeba nikomu narzucać swoich wyborów żywieniowych. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Jeżeli chcecie zobaczyć film z Islandii, to kliknijcie tutaj. Chyba tutaj. Może tutaj, ale raczej tutaj. I to tyle. Do zobaczenia. Cześć!